Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie gofry szpinakowe z wędzonym łososiem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak je zrobić, jak one wyjdą, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania gofrów będziemy potrzebowali 100 g mrożonego szpinaku, 1 łyżeczkę jagód różowego pieprzu, 220 g mleka, 200 g mąki, 2 jajka wielkość L, 40 g oleju roślinnego, 5 g proszku do pieczenia, 4 szczypty soli, serek twarogowy śmietankowy naturalny 500 g, 10 g mrożonego kopru, 5 g soku cytryny, 80 g cytryny niewoskowanej, 50 g chrzanu w śmietanie, 2 szczypty pieprzu czarnego mielonego, łosoś wędzony 250 g oraz kawior pstrąga 15 g. Czas przyrządzania 30 minut, łączny czas 55 minut, przepis oceniony jako łatwy. Pochodzi z oficjalnej platformy Messy Cuisine, wyjdzie nam z tego 4 porcje gofrów. Rozpoczynamy gotowanie. Na początek mrożony szpinak bardzo dobrze wyciskamy, odkładamy na bok. Ja ten szpinak mam zamrożony, więc żeby go rozmrozić, to po prostu wrzucę go do mikrofalówki. Też nie dojrzałam wcześniej w przepisie, czy trzeba go rozmrozić, czy nie. Także wrzucam sobie do mikrofali, ustawiam rozmrażanie i czekamy chwilę. Szpinak się rozmraża. Do pojemnika miksującego wkładam 1 łyżeczkę ziaren różowego pieprzu. My nie mamy ziaren takowego pieprzu, więc ja po prostu dodam sobie szczyptę klasycznego pieprzu. Nie bardzo wiem, co ten pieprz miał na celu. Dajcie znać w komentarzach, jak smakuje różowy pieprz. My tutaj mamy kolorowy, więc po prostu dodam szczyptę tego właśnie pieprzu. Następnie miksujemy, ja już mam zmielony pieprz. Pieprz przysypujemy do innego naczynia, no słuchajcie, kuriozu. No dobra. Nie wiem, wezmę sobie jakąś miseczkę. Przesypię ten pieprz, żebym wiedziała, tym go tutaj nie kruszyłem, no ale okej. Masło maślane. Do pojemnika miksującego wkładamy przygotowany szpinak. Szpinak kończy się już rozmrażać, także wyciągnę go za chwilę z mikrowali, odcisnę i będziemy wkładać do pojemnika miksującego. Szpinak mam rozmrożony, ja po prostu sobie go odcisnę na sitku. No faktycznie dużo tej wody w tym szpinaku. Najprostszy i najszybszy sposób. Dobra, wydaje mi się, że tak jest ok. Przerzucamy to do pojemnika miksującego. Następnie mleko. Pokrywam. Mieszamy wszystko 30 sekund, obroty prawe 4. Mieszanie jest zakończone. Czas na mąkę. Zobaczmy, co nam tu powstało. No jest szpinak wymieszany z mlekiem. Dodaję mąkę. Kolejno 2 jajka. Ja jajek sobie nie wybiłam, więc zrobię to teraz. Do misy. Olej o neutralnym smaku, u nas rzepakowy. Pół łyżeczki proszku do pieczenia oraz 2 szczypty soli. Słuchajcie, trzeba było przygotować wcześniej 5 gram, więc ja przygotowałam, ale jeżeli chodzi o łyżeczkę, no to jeżeli pół, no to tyle, reszta zostaje. Także tu pewna nieścisłość. Chyba, że to jakoś dużą łyżkę chodziło. I szczypta soli. Ja po prostu sobie odrobinę soli zmielę. Nakładamy pokrywę. Mieszamy ciasto na gofry. 30 sekund, obroty prawe 4, czyli tak jak poprzednio. Mieszanie zakończone. Przekładamy ciasto do innego naczynia. Odstawiamy na 10 minut. Tak to wygląda na ten moment. Tutaj widzę na ściankach gdzieś tam trochę mąki i to nam się nie wymieszało, także to wymieszam i przekładamy do naczynia. Przygotowałam sobie miskę i przekładam masę. Przygotowałam serek, wkładam go. Jeżeli chodzi o serek, to ja po prostu kupiłam jakiś taki klasyczny w sklepie po prostu kanapkowy.
Następnie dodajemy do tego łyżkę koperku mrożonego. Ja mam świeży koperek. Korzystając z tego, że mamy już świeże warzywa, to po prostu posiekam go sobie tutaj nożyczkami do misy. Ale fajna alternatywa, że można użyć mrożonego. To jest tak przewrotnie, jak trzeba używać mrożonego, to my używamy świeżego, jak trzeba świeżego, to dajemy mrożony. Sok z cytryny, następnie musimy zetrzeć skórkę z cytryny. Sobie wyjmę tarkę. Wyjęłam cytrynę i tarkę bezpośrednio nad misą. Zetrę sobie skórkę z tej cytryny. Jeżeli chodzi o porcje, to ja tutaj przygotowałam trochę mniej tego serka, bo pół kilo to tak dosyć pokaźna porcja, więc jeżeli chodzi o pozostałe składniki, to odpowiednio też sobie pomniejszę. Myślę, że tyle skórki wystarczy. Teraz dodajemy chrzan. Dodaję chrzan i ostatnie składniki, sól, pieprz. Pieprz. I sól. Zamykam pokrywę. Czas 10 sekund, obroty prawe 6. Mieszamy, rozdrabniamy, łączymy. Ok, mieszanie zakończone. Musimy to przyłożyć do innego naczynia, a na razie zobaczmy, co nam powstało. Powiem wam, że wygląda ok, chyba bardziej kremowy się zrobiło. Przekładamy do innej miseczki. Gofrownicę mamy już nagrzaną, także będę przelewała teraz ciasto na gofry. Nie wiem, ile naleźć, żeby nam się tutaj zmieściło, nie rozlało. Teoretycznie porcja jest na 4, więc myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze sobie to trochę rozsmaruję, żeby było ok. I zamykamy, czekamy chwilę, aż będzie upieczony. Gofr powinien już być upieczony i tak się prezentuje. Jak widzicie, jest chrupiący, więc na pewno jest upieczony. Także wyjmuję go na kratkę. Odkładamy na chwilę do ostudzenia i będziemy przechodzić do kolejnych kroków. Jeżeli chodzi o czas pieczenia, ja myślę, że u nas to było około 3 minut. Jeżeli chodzi o przekładanie gofrów, to w ogóle jest taka specyfika, że smarujemy, nakładamy wszystkie składniki i robimy z tego takiego burgera, coś takiego. Ale my stwierdziliśmy, że lepszą opcją będzie po prostu zrobić sobie takiego pojedynczego burgera. Burgera, gofra, posmarować go trochę właśnie tym serkiem, serek nałożony, na to pójdzie łosoś w kawałeczkach, następnie koperek. Tak się prezentuje gotowy, skończony gofr z dodatkami. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Myślę, że to jest czas na spróbowanie sobie naszego gofra. Weźmy sobie kawałek, wykrójmy. Doprawmy sobie odrobinę koperku. No to cóż, smacznego. Tanie spróbowane i teraz tak, po kolei, jeśli chodzi o samego gofra, szpinak gdzieś tam w tle się przebija, ale nie jest to wiodący, intensywny smak, także na moje kubki smakowe jest to ekstra, ponieważ ja nie bardzo przepadam. Dzięki temu, że wysuszyliśmy sobie naszego gofra, jest on cały czas chrupiący. Jak widzicie, tu jest ta kratka, jakbyśmy go położyli na płasko, on po prostu by zaparował i zrobił się miękki od spodu. Jeśli chodzi o kwestię gofra, to tyle. Twarożek, moim zdaniem on tutaj gra pierwsze skrzypce, ze względu na to, że mamy gdzieś tam delikatnie przebijających się chrzan. Ogólnie wszystko jest tak spójne. Perfekcyjnie to zgrywa się właśnie z łososiem i z koperkiem. Ogólnie ja bym tutaj szczerze mówiąc nie zmieniał nic. Twarożek, który my wybraliśmy, idealnie skomponował się z pozostałymi składnikami. Jest delikatny, gładki przede wszystkim, nie ma żadnych grudek. Moim zdaniem 10 na 10 i powiem wam, że ten twarożek, nawet nie robiąc tych gofrów, wykorzystałbym nawet też do czegoś innego, po prostu na kanapki sobie zrobić, bo jest naprawdę, naprawdę smaczny. Może bym tutaj spróbował oddać jakiś tam minimalny ząbek czosnku, ale chrzan w zupełności wystarcza. No nic, dzięki za oglądanie. Zapraszam was do naszych social mediów, tak samo jak i do naszego drugiego kanału. Linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Nasza społeczność coraz bardziej się powiększa. Wy jesteście coraz bardziej aktywni, co nas bardzo cieszy. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!